No hejka ludzie, gramy co chcemy, z Polforzu Zakon Świtu. Kontynuuję moją eksplorację terenu i próbuję dotrzeć do smoka, zabijając po drodze oczywiście wszystkie możliwe istoty w celu oczywiście pozyskania jak największej ilości expa. Dotarłem już do jakichś duchów, wykończyłem trochę pająków, trochę jakichś dziwnych... O! Zyrafar. To jest chyba ten smok. Dobra, to nim się zajmę za chwilę. A tutaj jeszcze byli gdzieś przeciwnicy. A mianowicie gdzieś tutaj, właśnie, czarownicy. O, tu są. Gdzie ona jest? Weź no ją healnij. Dobra. Eliander, zabij go. Dobra. Coś tu się nawet podziało. W miarę ładnie udało mi się ogarnąć temat. Dobra, wszyscy. Tu jest nekromanta. Weź no mu tam przyceluj. Dobra. Padł szybko. Wiedźma. Zaraz mnie zabije. Ty, Eliander! Weź no się. Ogarnij. Dobra, zabij tego nekrosa. Okej, udało się. Fajnie. W ogóle czekajcie, chciałem coś zobaczyć. Gra jest. Informacje o trafieniach. Wszystkie przewijania, szybkość przewijania. Poziom trudności. Dobra. Grafika, dźwięk, sieć. Nie, nie chciałem przywracać. A, nieważne, nie to chciałem, menu. Aha, nie ma tu nic. Chciałem sprawdzić klawisze. No ale mniejsza. Widać, jako takiej klawiszologii tutaj nie ma. Nie uwzględnili. To smutne. To wręcz bardzo. Ja tu byłem przecież, tak, bo tutaj jest zejście do tych duchów. Czyli tutaj jest jakby druga droga do smoka. A smok jest już tutaj. O, tu są jeszcze pajączki. Zapomniałbym o nich. Czyli wrócę się po pająki i zajmiemy się tym smokiem. Tak powinno być najlepiej. Dobra. Nie biegną, czy nie biegną, biegną. Najgorsze jest to bieganie z punktu A do punktu B, bo to bardzo długo trwa. A kto tu w tyle został? Mentatka. No dobra. Zaraz dobiegną sobie do celu, mam nadzieję. I jak nie, to będzie lipa.
Nie no, dobiegną. Ale to jest, no, jedna właśnie z tych misji, gdzie nie używa się żadnych jednostek poza tymi bohaterami naszymi. Dobra. Zabić. No, troszkę przyciało. Jojo. Dobra. Weź no, rzuć na niego cierpienie, będzie koniec. Odporny? Niemożliwe. Dobra. Tu jest sporo tych pajączków nawet. Dobra. Mi się podoba. Dobra. Weź no się tutaj. O! Jak ładnie poszło. Rozeszło się ładnie po kościach. No, te duże są chyba odporne w znacznym stopniu. Mentarka. Dobra, jeden padł. I drugi zaraz też padł. Dobra, wróć. Wróć, 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 wróć. O, tak jest najłatwiej healing rzucać. Dobra. Czemu on się bił tam? Dobra. Dobra, tam parę małych pajączków to... Wróć. Laska buf. Wszyscy atak. Tak, tak. Atakuj. Ty, buf. I atakuj. Dobrze, bardzo dobrze. Jad i ciemny jedwab. Bardzo ładnie. Chyba znalazłem coś niecoś przydatnego. Zobaczymy jeszcze, co jest tutaj w skrzyni. Dobra, ty go atakuj. Ty go atakuj. Jeszcze użyj tego. No ten wybuch ma chyba niewielką szansę. Zakłada czwarty poziom. Za dużo to im to nie zabiera. Ale... w miarę ładnie, dobra, srebrzywie. Srebrzysty wiatr, czy co to tam było? Coś koło tego. Jeszcze jeden młody pajączek. Dobra. Co mamy tutaj? Ojej, jeszcze więcej olbrzymich pająków. Bić je! Dobra, wiesz co? Healnij go. Ona to nawet za bardzo nie bije. Ten czemu nie strzela? Strzelaj! Dobrze. Poison.
Bueno, Hilnium, dobra. I teraz chyba już wszystko. No ten mały, młody. Niech zostanie. Chyba nagle się nie stanie duży. I nie zje mnie. Dobra, to jest od tej drugiej strony. Tu są jeszcze pajączki. Oj, będzie level up. Musi być. Tyle jest tu tych dużych pająków, że nie wierzę w to, że nie uda mi się levelować. No dobra, ten już jest trupem. Kolejny pań skalny. I teraz tak. Moja droga pani. No co jest? Ty, weź no ją hilnij. Ładnie. I padł. Dobra. Wszyscy atakować. Weź no ją hilni. Ty się w ogóle na chwilę wycofaj. Ty się bufnij. On wszystkich bufuje tym, fajnie. Ładnie. Wykończyła tym jednego. Okej. I leżę. Kolejny łuk, czwarty poziom. Miecz szeroki, kula odporności. Nic właściwie super specjalnego, ale przynajmniej w miarę użyteczne. Dobra, coś tu jeszcze... Aha, kilku nekromantów widzę. Dobra, to chodźmy po tego małego pajączka. Ile mi tam brakuje do poziomu? Już niewiele. Już tuż, tuż. I tu jest zaraz za pajączkiem chyba Menhir. Jak dobrze kojarzę, gdzieś tutaj był. A tu jest. Tam mi ułatwi drogę powrotną. Przynajmniej teleport do krasnoludów. Dobra, padli. No to idziemy do tego smoka wreszcie. Będzie trzeba się odpowiednio przygotować. Zaraz dojdziemy do przeciwnika, to zobaczymy, co z tego będzie. Zyrafer. Smocze ścierwo. To jest chyba najmniejszy ze smoków, jakiego spotykamy, a ma 17 level. To jest dużo wyżej niż ja mam, więc mam nadzieję, że nie polegnę przy nim.
biorąc pod uwagę tego olbrzyma, który miał tam raptem chyba level wyżej ode mnie, to wszystkiego się można spodziewać. Dobra. Atakuj. O, żeż ty w mordę. Za 40. No weź no go atakuj. Dobra. Ty no weź go bij. Healing go, a ty go bij. Z łuku. Dobrze. Wszyscy go bić. Tak i tak. Odporny na magię, skubaniec. Healing go. I pięknie, udało się. Helm Hergera, dobra. Łuski czerwonego smoka, lapis, czerwony klejnot i kamień wiecznego ognia. Pogadajmy. Bring this helmet back to the Thane. You are entitled to that honor. If you want to, bring it to him yourself. Nie, pieprz chodzi o twój honor. I must move on. Greet the Thane from me. As you wish. Have a good journey, Rune Servant. And thank you for everything. Farewell, Lord Sun. No. Ja i tak się tam pojawię, więc... Let's go. To adventure. Forward. No, dostałem kopalnię. Pancerz, siła, mądrość. Dobra, zobaczmy. To jest to. Pancerz, siła, mądrość, tak? No właśnie to. To mam na sobie. Tutaj magia, charyzma. Nic właściwie specjalnego. Dobra. Podniosę sobie poziom. Lekki pancerz. Dwa punkty. Dwa do siły, dwa do wytrzymałości, jeden do zręczności. Mam nadzieję, że dobrze buduję go. I mi się przynajmniej wydaje, aha. Nic fajnego, dobra. Zapieprzę jako pierwszy. Eliander jako drugi. Zabij nekromantę. Chyba zginie. Dobra. To było świetne posunięcie. Healing go. Dobrze jest. Weź no buffa rzuć. Dobra. Udało się. Nawet nie było aż takie ciężkie. Dobra, jesteśmy przy kolejnym menhirze. Świetnie. Aktywuję go sobie i pójdę do krainy krasnoludów. Znaczy do tego miasta krasnoludów. Zwiedzimy je sobie jeszcze. Pogadamy tam z kupcem. Ruiny. Ludowa Marchia, Wieczna Jama. Tak, tutaj. Jesteśmy na miejscu. Kupiec sam. Co on tu ma? To mu mogę sprzedać. Chata leśnika. Przecież mam. Dobra, z młotków nie będę korzystał.
tu jest broń sieczna, obuchowa, nikt nie korzysta. Obuchowej nie korzystam, dowolna umiejętność magiczna. To zostanie. To sprzedam. Taniec płomieni sprzedam. Te sztylety również. Dobra. Teraz tutaj kula cudotwórcy. Tutaj poziom pierwszy. Jest miecz 12-18, ale strasznie wolny. Dobra, to posprzedaję. Tutaj tarczę, tą tarczę również sprzedam. Tu jest z ujemnym współczynnikiem, to sprzedam. Szatę, to posprzedaję. Lekkie uzbrojenie, lekki pancerz. Dobra, to na razie zostawię. To jest biała magia. To zostawię na razie. To też. Ściany pierścień. No, ale się może przydać. To też zostanie i to sprzedam. To. Łuk siódmy. Lekkie uzbrojenie, ciężka tarcza. Tutaj drzewcowa, broń sieczna to nie, dowolna umiejętność magiczna, tutaj poziom łuk czwarty, poziom szósty to, dowolna umiejętność, pałka, biała magia to zostanie, lekka broń sieczna, tutaj drzewcowa, broń obuchowa, nie, sprzedaj, dobra, czy coś jeszcze tu mam? Umiejętność bojowa na siódmym. Na razie niech zostanie. Teraz tak, to mogę posprzedawać. Znaczy tego wojownika runicznego zostawię. Resztę sprzedam. I teraz tak. Posegregujmy. No, poziom szósty. Tutaj czwarty, 10, 3, 3. No tu jest 15, jest lepiej. Dobra. I na razie nic nie zrobię z tym. Dobra. Pogadajmy z kowalem. Nic mi nie przekaże. Ah, you must be the servant of the rune Skarvik told us about. I greet you. Welcome. I am Lord Eric Svartler. I brew the local beer, and other things. If you should happen to be thirsty, you've come to the right place. Dobra. So, you brew more than just beer? Well, I've experimented with herb additives and discovered the powers of certain plants in the process. A dwarf who collects herbs and brews beverages. That sounds unusual. I know. But it has proven quite useful, and the people appreciate it. Do you also Może dostaniemy questa. A curative elixir is often not all that different from a poison, if that's what you mean. What are you planning? Well, I was thinking of a certain giant. A poison might paralyze him, then it would be no trouble to finish him off. Herger? Poisoning a monster like that is not a simple proposition. You'd have to feed him by the barrelful. But I might know of something that could work. At least it would weaken him for a while. They call it the green sleep. Make me a green sleep. I would need some ingredients to concoct it. A dwarf doesn't keep that sort of thing in storage. Zrozumiałe. I need white fern and weaver green. They shouldn't be all that hard to find. And then silver wind and shadow stalk. They only grow way up on the top of the eastern mountains. The most important ingredient, however, is a poison that is extracted from the spiders in the Coldmark. Mamy wszystkie składniki. And you will get your poison.
Tak mi się wydaje, że mam wszystkie składniki. Przynajmniej powinienem mieć. Here are the ingredients. Very good. I have everything all prepared. Just be patient for a moment. Right, here is your poison. But if Pięknie. You want to give it to him, then you need some... Blasted. I hadn't thought of that. Swallow it, you say? Yes. After all, it isn't a sword poison. How would it be if you were to treat some beef with it? Giants are moronic and gluttonous. Bloody meat will arouse their lust. And how can I bring the meat to him? You must creep up on him by night. Hang the meat on his belt. It must all happen quietly and quickly, otherwise he will notice you. As soon as he awakens, he will gobble down the poisoned meat. Then he is easy prey for your blade. Spoko. Przetransportuję w takim razie moich ludzi w ten obszar. I będę musiał poczekać na noc. Zobaczmy, co jest u kupca. Macie ciekawe uzbrojenia. Nie powiem, że nie. Hełm, poziom 11, pancerz 16 i 3. Ja tego nie mogę? Mogę. Pancerz 60, wytrzymałość 8, inteligencja i mądrość. On też może to nosić. A ten pancerz chyba sobie kupię. Nie! Nie chcę wyjść z gry. Chcę zmienić pancerz, bo on ma tutaj tylko 45, a tu jest 50. To jest bardzo duża różnica. Od razu z nim pohandluję i sprzedam mu to. Właśnie miałem zobaczyć jeszcze te moje plany, bo ja już coś tam krasnoludów mam. Strażnik jest, warsztat partnerski mam i kopalnię również mam. To pogadajmy z nim jeszcze i sprzedajmy mu te trzy rzeczy. Na razie zostawię. Dobra, na razie niech tak będzie. Co on tutaj ma dla mnie? I can't make you out. Since my eyeglasses were stolen, I can't see anything anymore. If only someone could find them and bring them back to me. I found these glasses here in a crate at Leonon. Indeed, these are the ones. How of all the gorges in Braga Gore did you find your way to Leonon? Here, take this bottle of dwarf brandy as thanks. However, say, when you found the glasses, was there a little bronze statuette with them? No, I'm afraid not. The statuette was taken along with the glasses. It is of immeasurable value. Czyli dodatkowy quest. Perhaps you might go out on another quest? I would be very grateful to you. No dobra. I co tam ten ma do powiedzenia? Greetings, human. Dobra. Czyli tu już nic nie uzyskamy. I tak muszę poczekać na noc. Te moje mędy tutaj sobie pomału biegną. A idę zobaczyć, czy się dostanę do tej kopalni. Ponieważ mam questa. Tutaj jest. Pomóż
sortancem. Pokaż futro Miri. Nie pamiętam, gdzie jest Miria. O, w ostrej skale, żywiołek ziemi. Przypalankę, odzyskaj skradziony posążek i zanieś go. Dobra. Szyron Arii z głębin. Dostarcz nici. Dobra. Mamy tutaj kilka questów. Z kim ja miałem pogadać o tym? Kurde. Smoczej łódce. Z Ortankiem. Z Szarogórza. Dobra. Okej. Okay. Czyli co, teraz do Brona muszę iść. I najpierw do Miri podejdę. Ale to już myślę, że zrobię poza kamerą, ponieważ nagranie ma już ponad 30 minut. I spotkamy się w następnym odcinku. Gramy w co chcemy. Spellforce, zakon świtu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hejka.